Jakiś czas temu wspominałem wam o rekordzie Polaka w najszybszym zdobywaniu diamentów. I tak się składa, że to nie jedyny Polak, który utrzymuje rekord świata w Minecrafcie. Kategorii speedrunowania Minecraft jest wiele, od klasycznego przejścia po zbieranie konkretnego itema. A dzisiaj opowiem wam, jak Dawid Luna, bo taki nick ma nasz bohater, wykopał czanka w nieco ponad godzinę, tym samym zostając mistrzem świata. Dlatego zostaw lajka i suba, bo próbujemy dobić 300 koła, a ja już wam tłumaczę. Standardowo nasz rodak musiał znaleźć odpowiedniego seeda. Szukał takiego, który posiadał zarówno kilka szybkich itemów, czy to z piramidy, czy ze statków, i chunka, który w jakiejś części mógłby być już skopany. Ale co spowodowało, że chłop tak sprawnie skopał całego chunka solo? Blok mchu, kostka mączna i motyka to przepis na rekord. Dlaczego? Kiedy postawicie blok mchu i użyjecie na niego kostki mącznej, to pierdzielony podmienia wam bloki takie jak dirt czy stone na mech, które 100 razy szybciej zbierzecie motyką. I tak też Dawid Luna poleciał po rekord.